Temat prezentacji kosmiczne komputery. <gry> Przypominają bardzo te nasze komputery, proszę, y, proszę to stwierdzić. Aktualnie pracuje Pan w Centrum Badań Kosmicznych, Pan, gdzie dowodzi systemem komunikacji floty polskich satelitów bright Bright.pl. Cokolwiek by to nie znaczyło, naprawdę robi bardzo duże wrażenie. Generale, proszę zacząć. Czas start. Witam Państwa. E, jak mówiłem, e, zajmuję się budowaniem komputerów, te komputery ziemskie. Ich jakość raczej nie ma dobrej opinii wśród użytkowników, natomiast ja zajmuję się zupełnie inną technologią, technologią, która lata w kosmos. Taki komputer, z jednej strony, musi być bardzo lekki, ponieważ za każdy kilogram płacę około 10 tysięcy euro za wysłanie w kosmos, a z drugiej strony, bardzo wytrzymały, ponieważ rakieta podczas lotu bardzo, bardzo się trzęsie. Dodatkowo, kiedy kolejne człony rakiety się odłączają, taki komputer. Dostaje stukrotnie mocniejsze uderzenia w swoje systemy. Jak sobie z tym radzić? Otóż komponenty komputera muszą być z jednej strony bardzo mocno zamocowane, a z drugiej strony elastycznie zamocowane, tak aby amortyzować te wszystkie wstrząsy pochodzące z rakiety. Kolejnym problemem w kosmosie jest to, że nie ma w kosmosie powietrza. Jeśli mieliście jakieś problemy z przegrzewaniem się komputerem, bo mieliście brudne wentylatory, to. Mogliście zauważyć, że to nie jest dobra rzecz dla komputerów, kiedy nie jest chłodzony. A w kosmosie nie ma wentylatorów w ogóle, bo tam nie ma powietrza, którym moglibyśmy owiewać takie komponenty i chłodzić. Dodatkowo w kosmosie, jak słońce oświeci nasz komputer, to z jednej strony nasza obudowa się rozgrzewa do 200 stopni powyżej zera, a tu, gdzie jest cień, mamy minus 200 stopni. I jak sobie radzić z takimi ekstremalnymi temperaturami? Otóż w kosmosie stosujemy. Satelity w kolorze złotym. To są specjalne takie materiały, którymi pokrywamy nasze komponenty, aby właśnie regulować temperaturę tych komponentów. Następnym problemem w kosmosie jest promieniowanie kosmiczne. Promieniowanie kosmiczne to są bardzo szybkie cząstki, które lecą przez kosmos i przebijają nasz komputer, trwale niszcząc jego komponenty. Jak sobie radzić z promieniowaniem kosmicznym? Trzeba używać specjalnych. Elementów elektronicznych, które są odporne na takie właśnie e, promieniowanie. Niestety takie komponenty są około 1000 razy droższe i to powoduje, że takie komponenty są bardzo, bardzo drogie. Następnym problemem w kosmosie jest to, że w kosmosie nie ma serwisu. Jak coś wyślemy w kosmos, nie możemy tego naprawiać. I jak zagwarantować, żeby taki sprzęt dobrze działał w kosmosie? Otóż na Ziemi poddajemy go tysiącom testów, nawet sznusarkach, w specjalnych komorach próżniowych. Tak, żeby móc w procesie certyfikacji zagwarantować, że taki komputer będzie na przykład przez 10 lat działał prawidłowo, ponieważ jeżeli ulegnie uszkodzeniu, to stanie się kawałkiem metalowego złomu, który pędzi przez kosmos z prędkością 30 tysięcy km na godzinę i zderzenie z takim kawałkiem złomu na przykład międzynarodowej stacji kosmicznej może wywołać całkiem dużo obałaganu. Dziękuję. Zachęceni pokazem pana, chyba możemy spokojnie i śmiało zadawać różne trudne pytania. No ja mam nadzieję, że pan testy zrobił tego, że to nie doleciało. Pan przeprowadził 100 testów rano i to gratuluję. W ogóle ten... no. Były, bo był podzielony pudełko, widać, bo już pan się wyżywał. <grym> no mój pies bardzo nie lubi takiego, takiej prezentacji, bo ciągle się stresuje tym hukiem, który tam wygenerowałem. Żona zresztą też. Ale siedzi bardzo cicho, <grym> ten piesek. <grym> No Piesek na szczęście ogląda mnie w internecie. Bardzo podobała mi się Pańska prezentacja i również z tego powodu, że do tej pory była jedyna oparta o, pano, o Pana własną pracę. Dotyczyła czegoś bardzo konkretnego i przedstawił Pan to w sposób bardzo jasny i dla wszystkich zrozumiały. Rozumiem, że przygotował się Pan bardzo starannie, bo nawet na tym pudełku a, który symbolizuje komputery kosmiczne, nie jest napisane Made in China, tylko Germany. Mam Cy, takie... mi, się też, mi się też bardzo podobało, natomiast jest, był jeden w tym mankament, który pan może łatwo naprawić. Ćwiczenia oddechowe, oddechowe. A to ja myślę, że jak jest ten zegar, to tam powinien co 15 sekund powiedzieć napis wdech, i drugie 15 wydech. Nie, no pan to musi po prostu, bo to jest naprawdę problem, bo też już bez żartów. To tak mówiąc, pan powoduje usłuchaczy niepokój. Bo my wszyscy za chwilę e, czujemy, że za chwilę wraz z panem utracimy oddech, bo taka jest natura słuchacza. I, e, i pan, jeżeli chce wygrywać takie konkursy, to musi nam pan nie tylko za, mm, zademonstrować show, ale też dać nam komfort słuchania tego. A komfort będzie wtedy, kiedy będziemy mogli miarowo wraz z panem oddychać. Naprawdę. Będę się starał. Panie Marcinie, mi się również bardzo podobało i mam pytanie takie bardziej naukowe do Pana. Ostatnio przeczytałam, że na stacji Mir, która jeszcze do niedawna okrążała naszą planetę, największym problemem, który był zupełnie nieantycypowany, był rozwidziający się grzyb na ścianie który był taki troszeczkę dziwny, bo był bardzo zmutowany i zupełnie nie przypominał te grzyby, które rozwijały się na Ziemi. I stąd też mam pytanie, czy w taką stronę też idzie się, żeby zabezpieczać te elektroniczne elementy e, jakimiś materiałami, właśnie bakterio-grzybobójczymi. Ale to ten grzyb może odpowiadał na pytanie, czy jesteśmy sami we wszechświecie. <laughs> nie wiem, czy, czy wszechświat zaczyna się on tak blisko od Ziemi. <laughs> znaczy... znaczy jest tak, że... E... Komputery, Taki, ty, ty, ty. Które komputery, które latają w kosmos w misjach bezzałogowych, e, raczej nie mają z tym problemów, ponieważ sama próżnia kosmiczna jest dość dobrym stylizatorem. E, promieniowanie kosmiczne dodatkowo też bardzo szybko wszelkie życie tam e, zabija. E, natomiast z grzybem podejrzewam, że to są tylko problemy z misjami, e, gdzie są ludzie, i to ludzie wnoszą na sobie tego grzyba do takiej stacji. Dodatkowo stacja kosmiczna, zwłaszcza te rosyjskie, one były bardzo takie, miały dużo Grzybiały. różnych, w, tak, dużo miały takich różnych kątów. Dopasowanie no, było bardzo to, Dodatkowo ta stacja, z tego co pamiętam, ona chyba miała trzy czy czterokrotnie przedłużony czas eksploatacji mhm. niż była przewidziana jej konstrukcja. E i po prostu nie było środków, żeby tam specjalnie tego, tego grzyba się pozbyć. Ale i tak uważam, że grzyb chyba był najmniejszym problemem. Największym problemem to był wtedy, kiedy mieli tam pożar. Czas eksploatacji to słowa, które wywołały we mnie natychmiastowy odruch pożaru. Tak, Pawła, więc jedna krótka. tylko rzecz. jedna rzecz. Po co złoto? Tak? Bo tego pan nie powiedział, że tam złoto odbi. Generalnie to jest kolor złoty. Stosuje się różne materiały. Czyli pa złotko, kolor złoty na przykład powoduje, że. Dany, dany komponent się bardziej rozgrzewa, a na przykład, jakbyśmy zastosowali kolor srebrny, to więcej byśmy promieniowania słonecznego odbijali i taki element bardziej by się chłodził. Robi się po prostu symulację komputerową, jak na danym miejscu, gdzie satelita będzie się znajdował, wpływa słońce, wpływa słońce odbite od ziemi i trzeba odpowiednio doliczyć do tego bilans mocy, który wytwarza ciepła sam satelita i tak dobrać materiały słone, żeby się wszystko sumowało akurat na 20 stopni. Czyli raz pas złotko oraz sreberko, tak? Raz złotko raz sreberko są różne też te złotko, ta, prawda różne te materiały? A korzystając z okazji, bo zaimponowało mi i pana wiedza mi zaimponowała, mam takie proste pytanie techniczne, które głębi mnie jako pracownika biurowego od jakiegoś czasu. Są takie małe, plastikowe długopisiki, takie żółte z niebieską skówką, one się bic nazywają. Mhm. Chyba, I one w środku mniej więcej w tym punkcie obudowy mają dziurkę. Na grzyba. Do czego służy ta dziurka? Myślę, że ta dziurka służy do tego, że podczas produkcji, jak tę skówkę się robi, to pewnie przez tą dziurkę uchodzi powietrze podczas produkcji tej, tego kawałka właśnie znaczy, elementu. No Nie jest po coś, tylko dla czegoś, tak? Tak. Dzięki. Także to jest jakby wynik procesu Czy Można ją zatkać spokojnie i <laughs> się nie stanie. <śmiech> <śmiech> dziękuję bardzo. Czas eksploatacji już bezwzględnie minął. Także bardzo Pani Marcinie, dziękuję.